wydanie specjalne na antenie telewizji Republika. Witam naszych widzów bardzo serdecznie i witam również naszych gości w potrójnym espresso. Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. A już za chwilę dołączy do nas również Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej, który właśnie teraz jest na komisji, więc czekamy również na pana posła. Pani poseł, wczoraj tak naprawdę o 15:40 doszło do spadku pocisku produkcji rosyjskiej na wieś Przewodowo. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, wydało oświadczenie: na teren wsi Przewodów spadł pocisk produkcji rosyjskiej. To jest informacja, która wczoraj rzeczywiście mogła u niektórych zasiać lęk, natomiast polskie władze cały czas uspokajają. Badamy sytuację, proszę nie panikować, nie możemy dać się rosyjskiej dezinformacji, bo Kreml teraz patrzy na to również, jak zachowuje się nasze społeczeństwo. Więc może na początku naszego programu zaapelujmy do naszych widzów, żeby jednak nie ulegali tej dezinformacji i nie panikowali, bo sytuacja cały czas jest w trakcie analiz. Dokładnie, zaapelujmy do wszystkich Polaków, żeby nie tweetowali niesprawdzonych tweetów i wiadomości. Nawet powiem szczerze, że opozycja zachowuje się powściągliwie i czeka na wyjaśnienia rządowe. Tak naprawdę jest fakt taki, że rzeczywiście spadł pocisk, bo to jest stwierdzone, na naszej polskiej stronie. Natomiast cały czas trwa badanie, co to jest za pocisk, przez kogo wystrzelony, czy to jakieś celowe działanie, czy to przypadkowe działanie. To są wszystko znaki zapytania, nad którymi dzisiaj wyjaśnieniem tych znaków zapytania pracują służby, polski rząd, służby, ale też w kontakcie z przedstawicielami NATO. Więc czekajmy na oficjalne komunikaty. Dzisiaj o godzinie 12 prezydent Andrzej Duda zwołał Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, podczas zwołał zgromadzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tak? I tam będą uczestniczyli także przedstawiciele największych ugrupowań, wszystkich ugrupowań w parlamencie. Tam także zapewne pewne wyjaśnienia będą, może jeszcze nie do końca, ale na pewno coś bliżej będziemy wiedzieli. Poza tym dzisiaj także został wezwany ambasador rosyjski do MSZ-u. W związku z tym rząd działa, są podejmowane działania. Oczywiście podwyższony jest stan gotowości naszych wojsk. Analizuje rząd uruchomienie artykułu 4 NATO. Ten artykuł mówi o konsultacjach wszystkich członków NATO. To są konsultacje na temat tego, co się wydarzyło. W związku z tym czekajmy, co tak naprawdę się stało. Ja tutaj naprawdę nie panikowała, bo my nie wiemy, czy to celowy atak, czy to jakiś zaczepny atak, czy po prostu no, przypadek. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że zginęły dwie osoby i tu musimy pamiętać, że to musi być bardzo dobrze zbadane, a także no, składamy też kondolencje rodzinom, bo tam jest tragedia, w tych rodzinach. Tak, do słów kondolencji, do wyrazów współczucia oczywiście my się również przyłączamy. Pani poseł, czy ważna jest informacja, jak duże znaczenie, bo rozumiem, że ma fakt, że po drugiej stronie właśnie granicy jest ukraińska elektrownia. Czy to mogło być celem tak naprawdę tych rakiet? Znaczy, my tutaj możemy gdybać, co znaczy podejrzewać, co mogło być celem, co nie mogło być celem. Oczywiście to, że na przykład jest zaraz za granicą duży węzeł kolejowy po stronie ukraińskiej, jest także niedaleko elektrownia jądrowa. Być może te rakiety, jeżeli w ogóle okaże się, że wystrzelone przez Rosjan, bo dzisiaj naprawdę my nie mamy tego
to były rosyjskie rakiety, no ale przez kogo wystrzelone, tego nie wiemy, bo też wczoraj słuchałam do późna różnych informacji, oczywiście nie przekazując to, ale też padały informacje, że być może z terenu Białorusi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego poczekajmy na to, co rzeczywiście się wydarzyło. Natomiast jeżeli rzeczywiście to rosyjskie rakiety i było wystrzelone na przykład przez Rosjan, czy z terytorium rosyjskiego, czy celowo po prostu podczas ataku rakietowego, który był zmasowany wczoraj na Ukrainę, być może to był cel, a te rakiety nie trafiły. No, też może być takie podejrzenie, natomiast my możemy sobie gdybać, podejrzewać, natomiast poczekajmy, bo na pewno się dowiemy, co się rzeczywiście stało, tylko dajmy czas naszym służbom na ustalenie. Czy dowiemy się, pani poseł, co się mogło wydarzyć ze strony rosyjskiej, bo też Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej. No, trudno tutaj liczyć jednak na współpracę w wyjaśnieniu tego tematu. Oczywiście. To, że został ambasador wezwany do MSZ-u, to tak, takie ruchy zawsze się robi, kiedy coś trzeba wyjaśnić lub do pionu postawić, tak, inny kraj. Przynajmniej do pionu postawi. No, trudno mówić o tym, że Rosjan można do pionu postawić. Natomiast wezwanie ambasadora rosyjskiego to jest znak, że my jednak te działania dyplomatyczne zdecydowanie będziemy prowadzić wobec Rosji na razie i mam nadzieję, że skończy się na działaniach dyplomatycznych, bo nie wyobrażam sobie tego, że Rosja poszłaby dalej i rzeczywiście zaatakowała nasz kraj i że to będzie i że to było celowe działanie. No, tego sobie nie wyobrażam, aczkolwiek nie wyobrażaliśmy sobie jeszcze w lutym, że Rosja napadnie Ukrainę i wszyscy mówią, nie, niedopuszczalne, absolutnie tak się nie wydarzy, a wydarzyło się i dzisiaj jest wojna, ludzie giną, umierają. W związku z tym, no, wszystkiego można się po Rosji spodziewać. Natomiast no, do ostatniej chwili próbujmy jeszcze działania dyplomatyczne. Oczywiście my od Rosjan się nie dowiemy, jaka jest prawda. To, co pani redaktor na początku powiedziała, działania rosyjskie, ta dezinformacja, to są celowe działania rosyjskie. I teraz apel do wszystkich, którzy w Polsce korzystają z mediów społecznościowych, żeby nie poddawali się właśnie tej propagandzie, bo Rosjanom zależy najbardziej na tym, żebyśmy między sobą przekazywali niesprawdzone informacje, podsycali jakieś, nie wiem, zdenerwowanie, niepokój, żeby nas zastraszyć. No, nie dajmy się zastraszyć, czekajmy na oficjalne informacje rządowe. Dokładnie tak, a te oficjalne informacje właśnie pojawiają się na stronie Kancelarii Premiera, Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pani poseł, w trakcie programu oczywiście cały czas czekamy na Artura Łąckiego z Koalicji Obywatelskiej. Ale ja już teraz mogę ten wątek rozpocząć z panią poseł. To znaczy w tym czasie też trudnym, bo tak powiedział nawet pan prezydent Andrzej Duda, że jest to rzeczywiście trudny czas. Dzisiaj solidarność, ale i jednak jedność liczy się wśród polityków z różnych opcji. Rada Bezpieczeństwa Narodowego również skupia wokół siebie specjalistów, również z poprzednich rządów. Tutaj jednak spokój, opanowanie, ale i współpraca. Czy możemy na taką współpracę liczyć dzisiaj w polskim Sejmie? Iwona Arendt. Ja liczę na to, że no, dzisiejsze spotkanie o 12 Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak powiedziałam wcześniej, to uczestniczą także kluby opozycyjne, przedstawiciele klubów opozycyjnych. I myślę, że tutaj no, najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze, wszystkich Polaków i bez względu na to możemy się różnić poglądami na inne tematy. Natomiast bezpieczeństwo Polski powinno nas łączyć i myślę, że tam będzie merytoryczna rozmowa i będą szczegółowe wyjaśnienia i pełna współpraca. Liczę na to i wierzę w to. Wierzę w to, że tam będzie współpraca dla dobra naszej Polski. My przechodziliśmy historycznie, też pamiętamy, tak, kiedy nie mieliśmy niepodległości. Pamiętamy II wojnę światową, kiedy te nasze bezpieczeństwo, no nie mieliśmy Polski, też Polacy mieli sytuację zagrożeń. Więc
Tak naprawdę ważne jest dzisiaj solidarność wszystkich klubów, wszystkich partii politycznych. I na to liczymy. Jest z nami przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Dzień dobry, panie pośle. Witam pani redaktor, witam państwa. Przepraszam jeszcze raz, ale zmieniono termin komisji, na której musiałem... Rozumiemy, wydarzenia są bardzo dynamiczne, więc my z panią poseł, mam nadzieję, tutaj wszystko rozumiemy. Panie pośle, jak pan patrzy na tę sytuację, która miała miejsce wczoraj o godzinie 15:40? My tutaj z panią poseł na początku zaapelowaliśmy też do naszych widzów o to, aby nie panikowali, że sytuacja cały czas jest w trakcie analiz i wyjaśnienia i wyjaśniania. Jak pan na to patrzy? No, dołączam się do apelu pani poseł. Na pewno tak powinniśmy zareagować, ale też myślę, że Polska teraz jednoznacznie powinna zażądać, znaczy otworzyć artykuł 4 traktatu o NATO, czyli zażądać pomocy od krajów NATO w ochronie granic. Nie tylko granic Polski, ale myślę, że całej wschodniej granicy Paktu Atlantyckiego, czyli od Łotwy aż po Węgry i Rumunię. Myślę, że wojska NATO i Stanów Zjednoczonych powinny przerzucić na teren Polski, a może nawet na teren Ukrainy, bo przecież to można to zrobić, swoje baterie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, bo widać, że to może eskalować. Ja mam nadzieję, że jest to zabłąkana rakieta, że nie był to celowy atak na terytorium państwa NATO. Mam taką nadzieję. Poczekamy, jak się wypowiedzą fachowcy. Nie robimy żadnych ruchów przedtem, ale punkt 4 traktatu NATO musimy otworzyć i musimy ściągnąć tutaj baterie, szczególnie przeciwrakietowe. Putin widzę, że chyba ostatkiem sił zaczyna już, bo nie myśli chyba, co robi, i zaczyna wysyłać na Ukrainę wszystko, co ma pod ręką, i to różnie może się zdarzyć dalej, i nie daj Bóg, żeby znowu coś się nie wydarzyło i znowu nie było ofiar śmiertelnych. Musimy się przed tym bronić. Panie pośle, ale tutaj ważny jest też komentarz między innymi dziennikarzy, między innymi Tomasza Sakiewicza, który również przekazał dzisiaj w porannym programie, że bez względu na to, czyja rakieta eksplodowała na naszym terytorium, to jest to skutek tego zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę, i Putin powinien się właśnie z tym liczyć, że to może być skutek jego decyzji. Jak pan to skomentuje? No tak, no oczywiście, że jest to skutek zmasowanego ataku na Ukrainę. Jest to skutek tego, co ten człowiek wyprawia. Tylko pytanie jest, dlaczego teraz jest taki zmasowany atak? No to mogą być dwie odpowiedzi. Albo on czuje się bardzo silny i ma czym atakować, a te wszystkie analizy zachodnie się nie sprawdziły, że będzie mu brakowało. Albo jednak jest odwrotnie, że to są jakby takie ostatnie pomruki padającego niedźwiedzia, że już pada, ale jeszcze łapą może coś kogoś zahaczyć. No ja mam nadzieję, że to jest ten drugi element, i dlatego trzeba się przed tym bronić, bo nie wiadomo, co zrobi. No, pani redaktor, no rozmawialiśmy już kilka dni temu, czy tygodni temu, że on może nawet użyć taktycznej broni jądrowej przenoszonej przez rakiety, więc my też musimy się przed tym bronić. Musimy otworzyć artykuł 4, musimy zażądać od sojuszników pomocy. Pani poseł, ten artykuł 4 w tym momencie, jest taka możliwość w pani ocenie? Znaczy, ja powiedziałam wcześniej, tu pan poseł nie słyszał, ja mówiłam o tym analizowaniu przez nasz rząd, żeby uruchomić ten artykuł 5, i myślę, że po to dzisiaj jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, także z udziałem państwa opozycji, żeby tam zdecydować, czy rzeczywiście uruchomić już dzisiaj ten artykuł 5, który... Artykuł 4, na razie mówimy o artykule 4. Piąty nie, bo jeszcze to by była wojna. To by była wojna, przepraszam. Artykuł 4, jeszcze raz powtórzę, to są konsultacje, tak? Więc te konsultacje, myślę, że tak, że jesteśmy blisko uruchomienia tego 4. Przepraszam, jeszcze raz, nigdy nie życzę, żebyśmy 5 uruchamiali. Natomiast tutaj, co powiedział pan poseł, dlaczego akurat ten zmasowany atak wczoraj? No też musimy zwrócić uwagę na to, co wczoraj na świecie się zdarzyło. No, spotkanie państw G20,
G20, wyjście Ławrowa podczas posiedzenia G20. W momencie także właśnie zmasowanego ataku, to trzeba zaznaczyć. Tak, wystąpienie pana prezydenta Zełenskiego, który powiedział o punktach, które ewentualnie, kiedy może siąść do rozmów. Rosji się to nie spodobało i myślę, że też w tym kontekście ten zmasowany atak na Ukrainę był. Panie pośle, czy jakie znaczenie ma właśnie ta informacja, ten fakt, że po drugiej stronie granicy jest właśnie elektrownia ukraińska? To mogło być celem? No na pewno, no bo od kilku miesięcy celem ataków rosyjskich wojsk jest infrastruktura krytyczna Ukrainy, żeby pozbawić ludzi prądu, pozbawić ludzi energii i wszystkiego tego, co jest potrzebne do życia. Więc myślę, że celem była ta elektrownia. Celem również był pewnie ten kabel, który idzie do Polski, tam zdaje się niedaleko tej, gdzie spadły te rakiety. Ale myślę, że jednak ten cel miał być określony na terytorium ukraińskim. Taką mam nadzieję. No bo gdyby nie, to co powiedzieć, gdyby było jednak inaczej. Na razie mamy informację, że jest to pocisk produkcji rosyjskiej, ale cały czas powtarzajmy to też, że sytuacja jest analizowana i badana dzisiaj. No tak. Trzeba powiedzieć, że na tą chwilę trzeba powiedzieć, że to był albo zabłąkany pocisk wystrzelony przez Rosję, ale równie dobrze na tą chwilę może być to jeszcze antypocisk ukraiński, prawda? No nie wiemy tego, więc czekamy na to, co powiedzą fachowcy, a oni tam już na pewno są, mam nadzieję oczywiście. Tego nie wiemy, ale też nie panikujmy, powtarzajmy również i naszym widzom, że nie ma na razie powodów do paniki. Panie pośle, to zapytam właśnie pana, ponieważ Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest właśnie taki podmiot, który skupia ekspertów, specjalistów też i z poprzednich rządów, z różnych środowisk, również i politycznych. Wczoraj nawet Donald Tusk napisał, że w tej sytuacji musimy być wszyscy zjednoczeni. Czy pan wierzy w taką jedność, solidarność i opanowanie i współpracę przede wszystkim wszystkich środowisk politycznych? Myślę, że to nie jest kwestia wiary, tylko tego, że mądrości narodu. Jeśli jesteśmy mądrym narodem, to przestaniemy się kłócić w okresie wielkiego zagrożenia. Jeśli nie jesteśmy mądrym narodem, to będziemy się nadal żreć i nic z tego nie będzie. Ja wierzę, że Polacy to jest mądry naród. Wielokrotnie już to pokazaliśmy, więc liczę, że w tej sytuacji również tak będzie. Ważna rzecz. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek późnym wieczorem, że z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Stanów Zjednoczonych i Chin ze spotkania Grupy 20 w sprawie niedopuszczalności groźb użycia broni jądrowej. Czy zakładamy taki scenariusz, że to mogła też być odpowiedź właśnie Putina na te decyzje? Pani poseł. Tak, dokładnie. To, co wokół się działo teraz, wokół sytuacji na Ukrainie i to, co pani redaktor wspomniała, to też mógł być jeden z elementów, który doprowadził po prostu tego człowieka, czyli Putina, wariata. No nie, chociaż trudno go nazwać wariatem, ale to jest tego mordercę, doprowadził do tego, że on już na oślep bije. To tak jak pan poseł powiedział, to taki, ja mam nadzieję, że to jest takie ostatnie działania takiego upadającego niedźwiedzia, który już na oślep jeszcze próbuje się bronić. Tak, te wszystkie to wszystko, co się działo na G20 i te wystąpienia pana prezydenta Zełenskiego i także rozmowy USA-Chiny, to wszystko mogło wnerwić Putina, który po prostu chciał pokazać, że on ma broń i będzie dalej atakował, nie będzie patrzył na to, że ludzie umierają, że zabija cywili i nie patrzy na nikogo. Po prostu zamknięty w swoim jakiejś bańce, siedzi gdzieś schowany na Uralu czy gdzieś w bunkrach i nawet nie patrzy na swój naród, który także ekonomicznie coraz bardziej cierpi, tak?
Oczywiście ja nie Czy można powiedzieć, że zagubił się tak bardzo w swojej porażce, że już dokładnie nie wie, co ma robić, więc chwyta się wszystkiego? Tak, mam, tak, mam takie wrażenie. Natomiast mówię, nie będę broniła narodu rosyjskiego, bo tam też są mądrzy ludzie i powinni zobaczyć i patrzeć, analizować to, co się dzieje i reagować. Natomiast wielu Rosjan niestety cały czas pochwala tę wojnę, w związku z tym, no taki to naród, niestety. Panie pośle, jakiej reakcji spodziewamy się, oczekujemy, a nie spodziewamy się, wręcz oczekujemy ze strony ambasadora Federacji Rosyjskiej? Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wezwało ambasadora. No, liczymy na to, że będą współpracowali co do wyjaśnienia tego wydarzenia? Chyba znaczy, nie. Jak znając i słysząc ich wszystkie wypowiedzi, to jak nic, jestem przekonany o tym, że się wyprze wszystkiego i powie, że to nie jest ich rakieta, tylko rakieta ukraińska, i żebyśmy mieli pretensje do tamtej strony. No, tak, tego się możemy spodziewać. Tego się możemy spodziewać i na pewno taka będzie odpowiedź. Ale wie pani, co z tej całej tragicznej sytuacji, to nawet jest dobra wiadomość, bo znaczy, że faktycznie była to rakieta, która źle wymierzona i niespecjalnie wymierzona w terytorium NATO, gdy będzie takie tłumaczenie. Także dla nas, dla Polaków, jest to na pewno lepsza wiadomość niż ta, gdyby się przyznał i powiedział, że tak, specjalnie to zrobili. Panie pośle, to ja pociągnę wątek jeszcze tej podwyższonej gotowości bojowej, o której mówił wczoraj i prezydent, i premier Mateusz Morawiecki. Co to w praktyce ma oznaczać, ta podwyższona gotowość bojowa? No ja myślę, że to, wie pani, ja nie jestem wojskowym ani fachowcem w tej względzie, ale wydaje mi się, że chodzi o to, żeby wszyscy żołnierze, którzy są żołnierzami, a są na przykład teraz w domu, no pewnie mają wrócić do jednostek i zacząć skoszarować się i być pełni gotowi do jakiejś, no do obrony terytorium Rzeczpospolitej. I to o to chodzi, ale to nie jest stan ani wojenny, ani przedwojenny, więc tu nie ma co panikować. Mhm. Myślę, że kraj na świecie dokładnie w ten sposób by zareagował, gdyby coś się u nich wydarzyło. No bo przecież od tego jest wojsko, prawda? Trzeba postawić wojsko w stan gotowości. Gdyby nagle okazało się, że jakaś następna rakieta zabłąkana leci w naszym kierunku, trzeba zrobić wszystko, żeby ją strącić jeszcze poza granicami Polski. Myślę, że to o to chodzi. A czy w tym momencie, kiedy też trwa wyjaśnianie tego wydarzenia, nasze służby powinny być przygotowane, że właśnie na granicy polsko-białoruskiej, ale też na granicy z obwodem królewieckim może dochodzić do kolejnych prób destabilizacji sytuacji tam na granicy, pani poseł? Ja tydzień temu byłam na zielonej granicy w obwodzie, ponieważ jestem z Olsztyna i z Warmii Mazur, jestem posłem i byłam na granicy, zresztą była też prezydium komisji zwołane, prezydium komisji spraw wewnętrznych. Ja także pozwoliłam sobie pojechać razem z nimi. Byliśmy na granicy, obejrzeliśmy, jak sytuacja wygląda. Tam jest na razie spokój, na razie nic się nie dzieje. Granica jest dobrze zabezpieczona, jest dobrze monitorowana, wszystko działa jak najlepiej i tutaj naprawdę jednogłośnie ponad podziałami klubowymi powiedzieliśmy wtedy, że jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby ta zapora była mimo wszystko budowana, bo to zabezpiecza nas. Także na razie jest spokój, mam nadzieję, że tak będzie dalej. Panie pośle, jak pan na to patrzy? Ja się muszę dołączyć do tego, co powiedziała pani poseł, i przeprosić, bo już dostałem informację, że mam następną komisję z głosowaniami, muszę już uciekać. Także dziękuję państwu bardzo. Przepraszam bardzo, dziękuję pani poseł, dziękuję pani redaktor i przepraszam telewizor, ale no, dzisiejszy dzień myślę, że związany to właśnie z tą sytuacją, wszystkie terminy rozumiemy. I różne głosowania. Panie pośle, rozumiemy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, był państwa i moim gościem. Ale ja jeszcze mam jedno pytanie do pani poseł. Czy sankcje działają po tych kilku miesiącach, patrząc na działania właśnie Władimira Putina, czy sankcje działają? No słabo działają te sankcje, bo gdyby sankcje rzeczywiście działały, to dzisiaj nie spadałyby rakiety na terytorium Ukrainy, a te rakiety dalej spadają i Putin się zupełnie tym nie przejmuje. Tylko też ważne jest to, że sankcje mogą zadziałać w dłuższym okresie czasu, tak? Bo dzisiaj jeszcze może
Rosja aż tak bardzo i Rosjanie nie odczuwają tych sankcji, ponieważ jeszcze korzystają zapewne ze swoich zapasów, ze swoich środków zgromadzonych. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu być może te sankcje wreszcie zadziałają. Ja na to liczę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani poseł za dzisiejszą rozmowę w Potrójnym Espresso. A my już teraz chcemy państwu przedstawić najnowsze oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Thanks for being here. As you saw, I just met with the leaders of NATO and the G7 and talked about the latest events in Europe. And I briefed them on my discussions with President Duda of Poland, as well as NATO Secretary General Stoltenberg. And we agreed to support Poland's investigation into the explosion in rural Poland near the Ukrainian border. And I'm going to make sure we figure out exactly what happened. Our sympathy goes out to apparently two people were killed. And then we're going to collectively determine our next step as we investigate and proceed. There was total unanimity among the folks at the table. And we also discussed the latest series of Russian missile attacks, which are continuing the brutality and inhumanity that they've demonstrated throughout this war against Ukrainian cities and civilian infrastructures. And they've been totally unconscionable, what they're doing. Totally unconscionable. And the moment when the world had come together at the G20 to urge de-escalation, Russia continues to, has chosen to escalate in Ukraine while we're meeting. I mean, there were scores and scores of missile attacks in the Western Ukraine. We support Ukraine fully in this moment, and we have, since the start of this conflict, and we continue to do whatever it takes to give them the capacity to defend themselves. Mr. President, is it too early to say whether this missile was fired from Russia? There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate. But it's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. But we'll see. Unlikely, sir. Mr. President, is Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? The question is, we're going to probably have a meeting of the ambassadors. So that looks like we're going to go do next.